Fort Carré w Antibes, zbudowany w drugiej połowie XVI wieku za panowania króla Henryka II, aż do XIX wieku, czyli do momentu, kiedy Nicea została przyłączona do Francji, pełnił strategiczne funkcje obronne, bo właśnie w tym miejscu kończyła się francuska granica. Po przyłączeniu Nicei do Francji, fort ten stracił na znaczeniu i stał się miejscem turystycznym. Co ciekawe, przez 10 dni miał być w tym forcie więziony sam Napoleon. Pałac festiwalowy w Cannes, to w tym miejscu wręczane są Złote Palmy, czyli nagrody za najlepszy film w roku. Co ciekawe, dwukrotnie zdobywcą Złotej Palmy był polski film. Był to Pianista Wańskiego i Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy. W maju do Cannes przyjeżdżają gwiazdy światowego kina i w tym miejscu przez 2 tygodnie trwają uroczystości związane z wręczaniem nagród za najlepszy film w roku. No i oczywiście nie można odmówić sobie przejścia tym słynnym czerwonym dywanem przed pałacem festiwalowym w Cannes.